to jest Huawei Watch GT 4, czyli smart zegarek, który możecie wybrać w aż 7 różnych wersjach. Co on potrafi? No i czy warto go kupić? Zapraszam do oglądania. Smartwatch ma właśnie 7 różnych wersji kolorystycznych z różnymi opaskami i dodatkowo jest podzielony na wersje damskie oraz męskie. No i te męskie mają tarczę o przekątnej 46 mm. No i mamy tu wersję czarną z paskiem silikonowym. Jest to wersja dla ludzi aktywnych. Dalej mamy brązowy skórzany pasek. Jest też ta wersja Elite, którą mam ja, ze srebrną bransoletą. No i jest też wersja zielona z takim paskiem imitującym materiał. A jeśli chodzi o wersje damskie, no to tutaj tarcza ma przekątną 41 mm i do wyboru mamy 3 warianty. Pierwszy to biała skóra, no i są 2 wersje na bransolecie, złota oraz srebrna. No i te wersje damskie mają okrągły bezel, a nie oktagonalny, tak jak te wersje męskie. Więc no, wyróżniają się swoim wyglądem. Zegarek damski i męski różnią się też wagą, no bo wersja męska waży 48 gramów, a damska 37, więc na pewno kobiety to docenią, że mają wersję lżejszą. Jeśli chodzi o wykonanie, no to cała tarcza, cały bezel jest wykonany ze stali nierdzewnej, a spód to tworzywo. Jeśli chodzi o budowę, to mamy tutaj na górnej prawej części koronkę, która ma funkcję przycisku. Przyciskając ją przechodzimy do menu i wtedy możemy poruszać się pokrętłem, dzięki czemu szybko i precyzyjnie przejdziemy pomiędzy wszystkimi zakładkami. Przycisk dolny jest programowalny, standardowo przenosi on nas do funkcji ćwiczeń. Wszystkie wersje mają w sumie takie same wnętrze, tylko różnią się kolorem tego frontu czy paskami, więc jak chcecie mieć wersję najtańszą, no to to będzie Active i taki pasek możecie sobie dokupić na własną rękę, nie musi to być koniecznie od Huawei'a. Paski mają szerokość 22 mm, są to paski tutaj mocowane na teleskopy, więc możecie dokupić sobie dowolny pasek i zmieniać sobie kiedy chcecie. Poza silikonowym możecie mieć metalową bransoletę na wyjście. Na pewno ta opcja personalizacji jest wygodna. To, co warto zaznaczyć przy budowie, to smartwatch jest wyposażony w certyfikat wodoodporności zanurzeniowej do 5 ATM, więc spokojnie możecie z nim pływać na basenie. Zastosowany tutaj ekran to AMOLED. W wersji tej męskiej ma on przekątną 1,43 cala, a wersja damska ma 1,32, więc jest delikatnie mniejszym. Mimo wszystko są to bardzo dobre ekrany, które są żywe i jasne, mają ładne kolory. W słońcu są też dobrze widoczne, więc tutaj nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Sam interfejs jest bardzo wygodny. Z góry ściągamy belkę ze skrótami do ustawień. Z lewej strony mamy skróty oraz asystenta głosowego, którym możemy na przykład sterować, możemy powiedzieć włącz muzykę czy włącz aktywność i tutaj Celia powinna nam to wszystko aktywować. Z dołu wyciągamy powiadomienia. I tutaj możemy na te powiadomienia odpowiadać za pomocą emotikon oraz gotowymi szablonami. Niestety nie ma opcji odpisywania, nie ma tutaj klawiatury, czy też nie ma możliwości odpowiadania głosowo. A z prawej strony ekranu wyciągamy tutaj widgety, które pokazują nam nasze statystyki. Te widgety możemy edytować, ustawiać według swojej kolejności, więc to jest bardzo wygodne. A koronką przechodzimy do menu, w którym mamy wszystkie tutaj dostępne opcje, czyli ćwiczenia, statystyki z naszych ćwiczeń, jest tu rejestr aktywności, tętno, SPO2, temperatura, statystyki naszego snu, nasz stres, możliwość ćwiczeń oddechowych, jest też książka, połączenie, no bo smartwatch ma wbudowany mikrofon i głośnik, więc za jego pomocą możemy rozmawiać.
Co prawda zegarek musi być połączony z telefonem, ale na przykład jadąc w samochodzie, gdzie nie mamy zestawu głośnomówiącego, no to taki zegarek może robić właśnie nam za zestaw głośnomówiący, możemy z jego poziomu odebrać i rozmawiać. Jest tutaj też wbudowana pamięć, więc bez problemu mamy tu muzykę. Możemy wgrać swoje utwory z telefonu na zegarek, później wystarczy, że weźmiemy słuchawki i możemy iść biegać bez konieczności zabierania ze sobą telefonu. W zegarku jest też kalendarz, alarm, minutnik, więc tutaj możemy zapisywać sobie notatki, które później będą wyskakiwały nam na zegarku. A plus na pewno to, że jest tutaj mnóstwo różnych tarczy, aby spersonalizować sobie wygląd tego swojego zegarka. No i też sporo tarczy ma dodatkową możliwość jeszcze zmian pod siebie. No ale to są takie bajery, które część osób doceni, część ustawi swoją ulubioną tarczę i tyle. To, co jeszcze warto tutaj powiedzieć, to smartwatch ma App Gallery, które jest dostępne w aplikacji i tam możemy pobierać dodatkowe aplikacje na zegarek, które możemy tutaj wgrywać. Na razie nie ma ich wiele, ale co chwilę są dodawane nowe, więc jak macie już taki zegarek, to warto co jakiś czas sprawdzić sobie właśnie tą aplikację i może coś ciekawego właśnie tam znajdziecie. Jeśli chodzi o aktywności sportowe, to jest tu ponad 100 różnych trybów. Do tego mamy głosowe podpowiedzi, które możemy aktywować na przykład podczas biegania i wtedy jak ustawimy sobie cel, że na przykład chcemy przebiec 10 km w danym tempie, to zegarek podpowiada nam, czy mamy biec wolniej, czy szybciej. Jeżeli chodzi o pomiary, GPS jest dokładny, mamy tu dobre wyniki tętna, wszystko jest mierzone dokładnie. Ten błąd, opóźnienie GPS-a na trasie 5 km to różnie tam w granicach 10, 30, 40 metrów, więc uważam, że takie wyniki są w normie i jak na smartwatch w tej cenie, raczej dla amatorów, bo no nie jest to sprzęt dla profesjonalistów, profesjonaliści raczej sięgną po Garmina, no to tutaj to jest wystarczające i te wyniki są bardzo dobre. Oczywiście poza bieganiem jest jazda na rowerze, spacer, chód, pływanie. Tych trybów jest bardzo dużo. Na pewno każdy powinien znaleźć coś dla siebie. A jeżeli nie macie swojej aktywności, no to jest też taka zakładka inne. Wtedy możecie to aktywować i te podstawowe pomiary są zbierane. A jeżeli chodzi ogólnie o pomiary tętna, kroków, snu, SPO2, to ja sprawdzałem to z poprzednimi testowanymi zegarkami. No i wszystko tutaj się zgadza. Ogólnie Huawei słynie z tego, że w swoich tych nowych zegarkach ma bardzo dobre czujniki. No i no może nie są to profesjonalne urządzenia, ale dużo im nie brakuje i te wyniki nie są randomowe, tylko są naprawdę dobrej jakości. Wszystkie zebrane dane później możemy wyświetlić w aplikacji Zdrowie, która jest dostępna na iOS oraz na Androidzie, więc ten zegarek bez problemu będzie działał nie tylko z Androidami, ale także z iPhone'ami. No i tam mamy podgląd z rozbiciem na dni, tygodnie wszystkich naszych statystyk. Są też wskazówki, co powinniśmy robić, aby te nasze statystyki były z czasem lepsze. W aplikacji też możemy ustawiać swoje cele sportowe, wybierać różne aktywności i ustawiać do nich plany albo konkurować ze znajomymi. No i tutaj też w aplikacji mamy no, możliwość sterowania tym zegarkiem, ustawienia wszystkiego z poziomu aplikacji, praktycznie to samo, co możemy ustawić na zegarku, przechodząc do ustawień. Jeśli chodzi o baterię, to mamy tutaj możliwość ładowania bezprzewodowego. Ładowarka jest w zestawie, ale na klasycznych ładowarkach bezprzewodowych także możemy ten zegarek naładować. No i bateria tutaj zasługuje na pochwałę, bo jak nie korzystałem z aktywności, no to wytrzymywała ona jakieś 12-14 dni, a w trybie takiego normalnego użytkowania z 20-30 minutami aktywności dziennie spokojnie 7-8 dni jest tutaj realnych. Zegarek przez to, że ma AMOLED-a, jest też wyposażony w tryb Always on Display,
tylko no niestety on wtedy szybciej zjada baterię. No i tutaj musimy liczyć, że przy aktywności, przy trybie Always on Display, no to ta bateria już wtedy będzie nam trzymała 3-4 dni, więc ja raczej wyłączałem ten tryb. Po prostu wolałem, żeby zegarek wytrzymywał dłużej. No i też to, co trzeba zaznaczyć, damska wersja, przez to, że jest mniejsza, no to ma ona mniejszą baterię i tutaj w takim trybie bez aktywności daje radę około 7 dni, a przy włączonym GPS-ie, kiedy będziemy go używać tam te 30 minut dziennie, no to 4 dni będą już maksymalnie. No i na koniec kwestia cen. Wersja Active jest najtańsza i ona kosztuje 1100 zł. A ta wersja Elite, którą mam ja, no to już wydatek 1500. Nie jest to mało, ale też wydaje mi się, że nie jest to aż tak dużo, bo jak na te możliwości, na obecne czasy, na to jak inne zegarki kosztują, no to do 1500 zł jest to bardzo dobry zegarek z długim czasem pracy na baterii. Mamy tu wszystkie te niezbędne funkcje, czyli niezłe pomiary aktywności, naszych tych wszystkich danych codziennych. Statystyki są fajne, czytelne, mamy spoko aplikacje. Jeżeli tylko uda Wam się urwać coś jeszcze z tej ceny, bliżej do tysiaka, no to moim zdaniem na pewno będziecie zadowoleni z tego smartwatcha. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania co do niego, to śmiało zadawajcie je w komentarzach pod filmem. Mam nadzieję, że taki szybki, krótki test był dla Was przydatny i mogliście dowiedzieć się najważniejszych rzeczy z tego zegarka. Dzięki za oglądanie, no i do następnego. Cześć!